Jestem chyba od 16 edycji. W międzyczasie mieliśmy też pandemię, więc chyba któraś edycja została przesunięta na jesień, jedna wypadła, także zrobił się nawet korek, jeżeli chodzi o wykonawców, ponieważ jak to bywa z tego typu imprezami artystycznymi, trzeba artystów przynajmniej rok wcześniej zawiadamiać. Kiedy nastąpiło to przesunięcie, no, trzeba było też artystów namawiać, żeby nie rezygnowali, tylko w kolejnym roku podjęli się zadania artystycznego. Na szczęście udało to się wszystko tak załatwić z artystami, że wszyscy ci, którzy mieli wystąpić, a kiedyś nie mogli ze względu na pewne okoliczności pozamuzyczne, to w kolejnych edycjach wystąpili i jesteśmy na czysto, jeżeli chodzi o kolejkę wykonawców. Jeżeli jest jakaś kolejka, no to tych, których chciałbym zaprosić, pewne rozmowy już prowadziłem też odnośnie kolejnych edycji i już mam pewne wyobrażenie, co by mogło tutaj być zaprezentowane, co by mogło się podobać. Także festiwal się rozwija, a dzisiaj ta jubileuszowa edycja na pewno też bardzo ważna. A ze względu na koncert, który za chwilę się zacznie, bo po raz pierwszy chyba eksperymentujemy tutaj z repertuarem, dzisiaj chcemy zaprezentować arcydzieło muzyki XX wieku. Do tej pory nie wykraczaliśmy poza wiek XIX i stając przed publicznością, zapowiadając kolejny koncert, kolejny festiwal, miałem takie przeświadczenie graniczące z pewnością, że ta muzyka na pewno znajdzie uznanie słuchaczy. Jak będzie dzisiaj? Powiem szczerze, nie wiem i postaram się w słowie wstępnym słuchaczy tak przygotować, by wysłuchali tej wspaniałej muzyki do końca.